Co? Lecimy. Pojedź ty! Kurwa, jak zwykle wiesz, no tak to jest, jak się cały dzień kurwa na wyspie, to problemy tylko kurwa w głowie. O, jak to popierdala, jak to skręca w ogóle. Ty, może tym uciekajmy. Jaka fura w ogóle dojebana? Co to ma być? Kurwa, To mnie bijesz. siadaj. Bo tu wiesz co, w głowie obiad gotuję jeszcze, nie? O kurwa, dobra. Ale mam taką książkę kucharską, Pyszne się nazywa. Aha, pyszne.pl. Ta. Pa, 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 pakadeta, pakadeta. Jaka grzywna. Wenose, zamknij furę albo jedź nią. Ej, nie, ja będę musiał w ciuchach roboczych być, nie? Ej, Vini! Ja nie wiem, czy mi. I 8 Ej, ja nie wiem, dolków. czy mi auto nie zniknie, jak zmienię ciuchy, a nie chcę w tych napadu robić, kurwa. Albo chuj, dobra, mogę w tych, wyjebane. Nie zniknie, nie zniknie raczej. Nie. No zobaczymy. Klasa kurwa, Picabello Elomoto. Na jakiejś wyspie znikało, na Oasis chyba. Dlatego tak się zasugerowałem, nie? Jedziemy na parking. Dawaj na parking główny, Vini. Mam pomysł na kolejny napad, Dawaj na kurwa, mam parking pomysł, główny chuj. najpierw. Ten jak zapierdala. Jak jeździsz, ty penisie? Aha. Co się stało? Ja jadę już na ten, pod Ej, bank, pod bank. pojedzieć. Ale pod ten w centrum, tu przy parkingu.
Nie mam polotu, widziałeś jak go wyruchałem na prostej? Shot, shot, shake in the shake that. Shake, shake, shake. Mandat. Hello, darling. How are you? 102 metry. Oła. Ty tam róbcie ten napad, tu jest chyba przepiorę w tym czasie. Ej, musimy jechać, Wini! Lokalny we mnie pierdolnął miętachowanie tą cysterną. Musimy jeszcze jeden raz tam odebrać auto. Ale chodź, schowamy twój samochód i wrócisz motorem. Dobra, tam czekają na nas już i tak. Czekaj, ja im powiem tylko. Cześć. Niech. Chłopaki, zrzucicie mnie? Niech oni zakładników ogarnią.
No. Wezmą czteroosobowego. Ogarniecie coś? Jakichś zakładników? Dacie radę? Tylko nie pod chaty, nie z parkingu, tak wiecie, gdzieś przyczajcie jakiegoś przestępcy. O, jedzie Porsche. Rozjebała nam się fura i musimy lecieć po nową. Dobra, no dawaj, spróbujemy, no. Dwóch, dobra, tak? Albo zagadaj z kimś, czy nie chce, czy się nie nudzi, chuj wie, coś takiego. Powiem, furę musimy się ogarnąć z drugiego końca miasta. Dobra, bo czasu nie masz. Dobra, my lecimy. Dwie osoby, no tak? Najlepiej to cztery, no, ale no, no my też coś ogarniemy. Ale dwie i będzie git, my dwie ogarniemy szybko, nie? Dobra, dobra, no. Z tych zakładników to się nie wiem, więcej kurwa go garną, jak no, nie. No widziałeś, zobacz co się stało. Ale musimy mieć trzech minimum. Co się stało? Lokalny mi wyjebał dachowanko. No a mi wyjebał koleś, który prał siano i mówił o zajebiście na zakładnika. A się okazało, że to koleś, który pierze siano dla mnie i chuj. Ty, a akcja jaką się miałem. Typów trzech kurwa wjeżdżam z przeróbki koksu. I typów trzy podjedzie autem, no to mówię, zatrzymuję kurwy, nie? No. A oni od razu do mnie z kopytami w trzech, nie? On mówi, o kurwa, nie? No i mnie porwali, chcieli mnie wywieźć, nie? I mi tam jadą, że chcą wyjazd na koks i w ogóle, nie? Tak się zaczęła rozmowa. A wiesz, jak się skończyła rozmowa? Że pachoły latają dla mnie i towar sprzedają, kurwa, za śmieszne pieniądze, nie? I kurwa, co najlepsze? Pozwoliłem im tą partię, co nakrzywili, zebrali koksu do iść sobie przerobić, ale to ostatni raz. I jak jechali przerobić, to moi ludzie ich pierdolnęli, kurwa, nawet bez kontaktu ze mną. Pierdolnęli ich i rozjebali, kurwa, i w szpitalu byli poskładani. I dobrze. Więc wiesz, celowali do mnie, szybko byli skasowani, kurwa, nawet wiesz, tak karma wraca, wiesz. Tak. Ja nigdzie nie dzwoniłem nawet, kurwa, po prostu wiesz, kurwa, tak się udało. Więc te chłopaszki tam, co ich ogarniam, to niektórzy to są sztosy tam, w chuj. A dostaniesz drugą ciężarówkę? No, kurwa, muszę, jak nie to rozjebie imprezę. No. Przyjedź pod informację, tu stoi auto, zaraz wyjdzie jakiś pożyczkobiorca i sobie go zawiniemy. No ja właśnie kurwa szukam zakładniku na tkaczu, kurwa nic nie ma. To przyjedź pod informację. Pod tego, pod pożyczki, dobra, dobra. Mati Kozak, dzięki za biciki mordeczko, za 95 bicików, siema Iwi, hej. Hej, 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 dziękuję ci mordo.
Jedzie czy co on robi? No? Ty, jaki my planujemy, kurwa? Ten największy bank. Co robimy, który... No to kurwa jakieś batony się na to też szykują, bo ich na tkaczu spotkałem. Szybko to powiedz batonom, żeby kurwa, że my to robimy. Jak tam będą, to i wejdziemy do środka i ich rozjebiemy. O, dobra, to im tu macie już. Dobra, sam sobie ogarnę zakładnika. Panie! Kto jest od niebieskiego... Kto jeździ niebieskim Porsche? Wysławisz. No to ja. Co jest z tym Porsche? Ktoś panu kradnie Porsche. Ta? Łapy. Ale... Wiesz kim jestem? Wiem, będzie zakładnikiem. Ach. Zamknięte masz Porsche? Ta. Wrócisz, panie. Słuchaj, ja gadałem do tych oszustów, no to oni są śmieszni. Maksymalnie mogą mi na ten moment dać 300 tysięcy. 360 oddaję. I jeszcze w ciągu 3 dni muszę. No, tak jest. Więc ja sobie sam uzbieram i będę pisał. Dobra. Okay. Tak o co ci powiem, będziesz musiał mnie odkuć, ponieważ jestem medykiem i gdy jestem poza służbą dobra. I zakłóty wyskakuje mi, że jestem na służbie. Dobra, to cię zaraz odkujemy. No? No, zakładnika zwijałem, tamtym powiedziałem, żeby się pierdolić, oni zrobią inny bank, powiedzieli. Ale to niech poczekają, wiesz, no ja mam jednego już też. Gdzie to podjechać? Dawaj na ten bank już, a twoi ludzie mają zakładników już? Na główny. Ja nie wiem kurwa co oni mają. Dobra, dawaj na banku się spotkamy, na banku się spotkamy, tylko dobra, po motor dobra. Będzie trzeba jechać okay, jeszcze. Okay. No ja mam, no, dobra, jadę. No, już podjeżdżam pod bank. No, ja go zostawiłem jednego, teraz dzwonię do tamtych. Masz wiertła jak mam, nie? Mam, no. Dobra, to dzwonię do tamtych, co ogarnęli. Masz zakładnika mam, jednego, mam. Ta jeszcze? Dobra, git. Elo. No. Ty, no, do banku, bo haj zbieram. Dobra, wbijaj do środka. Za abonament. Poświęcisz mi jeszcze chwilę czasu. Masz brudę, gdzie mam się ustawić? Tam obok tamtego pana. Kasku.
Nie będę pana kuł, jest pan. Zawiążę pan, zwiążę panu nóżki, żeby pan i przywiążę tutaj do tej kraty. To pan się nie ruszy, ale ma pan, że tak powiem, odkute i zabieram panu telefon. I radio, nawigację, GPS-y, te wszystkie pierdoły. I bez głupstw. Weno, ktoś ich musi pilnować, my musimy iść ustawić sprzęt. Dobra. Czekaj, ja dzwonię do tamtych, że mają przyjechać, bo mam jednego typa, nie? Trzech nam potrzeba tylko. To może wsiadaj po motor, polecimy. Ustawić, tak? A po motor jeszcze trzeba jechać. Tak, to chodź, jedziemy po motor. Tylko tam ci nie przyjadą. Nie, no nie, bo jest. Ja mam kluczyk, ja to zamknę. Ja go zamknę, nie zniknie. To dawaj po motor. Ale niech ci przyjadą najpierw. Wiem, dobra. No i tego ustaw. Chodź, omek, chodź. Ty tam wszystko wiesz w sumie, nie? Tam wiesz. Ja cię tam tylko wrzucę. Dobra, stój tam, poczekaj w środku, co? My zaraz spadniemy. Dobra. Bo musimy po motor jeszcze jechać jeden. No i to. To ja. A czekaj, ja jadę busem, bo ja tego busa muszę zostawić, nie? Jedź za mną. Dobra. To im zapoczekano. A co nich potrzebuje w ogóle? Ja mogą tu zapoczekać. Nie, niech oni tu przyjadą. Jeden niech zostanie, pilnuje zakładników, a drugi niech wsiądzie i jedzie ze mną, bo będzie pilnował busa przecież, nie? A my pojedziemy po motor. A, to i tak musimy czekać i tak, dobra, i tak musimy czekać i tak. O furę. Trudno ogarnij. Jeden musi zostać z zakładnikami. A to wy, kurwa, ja pierdolę, już chciałem strzelać w głowę. Jeden musi, który zostaje na razie z zakładnikami i ma auto. Ma ktoś z was pracę taksówkarza? Nie. Dobra, nie. Słuchajcie, ja wam powiem i tak, wytłumaczę wam. Jadę tym busem, jeden z was jedzie ze mną busem na parking ten, gdzie można chować auta, ale nie główny, tylko ten piętrowy. Wjeżdżamy na samą górę, ustawiamy ciężarówkę i wy zostawiacie otwartą klapę. My z Winim wpierdalam. Blondyn, kim ty jesteś? To ja to na zakładnik. Aha, no to idź do banku. No. Idź do banku, skocz tam, czekają chłopaki już. Chodź. No. Czekacie, będziecie czekali w ciężarówce z otwartą klapą, z Winim wjeżdżamy na ciężarówkę. Wy zamykacie wtedy klapę i stoimy w miejscu, chowacie się mięsiem X, kłowacie głowy pod szyby, żeby was nie było widać. Psy wjadą i nic nie zobaczą, pomyślą, że zeskoczyliśmy z parkingu na dół. Albo coś w ten deseń, zobaczymy. Jeżeli nie, no to będziemy się strzelali, nie? Ale... Dobra. Tylko musicie pamiętać, że jak będą strzały, to musicie otworzyć klapę, nie? Także jeden... To my nie musimy jechać po motor tak naprawdę, ja zostanę z zakładnikami, bo i tak jednym motorem spierdalamy, nie? Nie dwoma. No nie, no myślałem, że dwoma, ale możemy jednym, dobra, możemy jednym. Nie no jednym, słuchaj, jednym, bo i tak jesteśmy tu dwójka, a ich nauczymy. Dobra, to jest kurwa, weźcie się na kolana i jedziemy, to weź... a ty jedź motorem za nami. A czekaj, a ze mną jedzie Elis, chodź, bo ty auto musisz odstawić, nie? Na parking. No to chodź, pojedziemy najpierw na parking, ja tu wrócę z nim. I pojedziemy dopiero, ale dobra? Ale ja muszę mieć weź jak auto, wrócić ja do was, za tobą. No to ja, kurwa, spokojnie, to czekajcie tu. I zakładników rozstaw już. Zaraz tu wrócę szybko. Zaraz przyjdę, czekaj. Chodź, plażowicz, chodź. No dawaj. Weź ich przy... nie masz gnata, nie? Nie, mam kajdany. Nie zakuwaj tylko tego pana przy kracie, bo to jest pan doktor i on, jego nie można zakuwać. Resztę pilnuj. Potem znaczy, pilnuj ich po prostu. Tylko, że ja robię za zakładnikiem. Dobra, będziesz jak wrócimy dobra. Zakładnikiem. Na razie ich pilnuj. Zaraz będziemy. Ty, co tam panowie?
Jak masz mięsień page up, to masz tam, no, no, widzisz sterowanie samochodem? No, no, no to tam wchodzisz, drzwi i masz później bagażnik. Tylko teraz nie rób tego. Za chwilę jak dojedziemy. Powiedz mi, kiedy będziemy się strzelać w razie W? No jeżeli psy skapną się, że to my. Nie wjadę tu? O, kurde, ja pierdolę. Od drugiej ja strony. Ja pierdolę. Czekaj. Wyskocz. Czekaj, bo nie ma. Mięsień T, ukośnik sza. Sychy, uszy, fy. Jesteśmy na parkingu. Drugi parking czy parking, który? Parking ten piętrowy, ten drugi, tak, ta? Piętrowy, no. Ale ten, ale słuchaj, ten co wczoraj tam ustawiliśmy furę, czy ten, w którym można oddać tym, furę? Który można oddać furę. Dobra, dobra, to jadę. Chodź, wskakuj. Kurwa, jak nie zmieszczę się, to chujowo. No, to wtedy będzie lipa, chuj. A tędy tu, a nie, to są. Może od tej strony się da. O, tu chyba się zmieszczę. Tak. Nie. A dobra, tak. O kurwa, na styk. Idealnie. Kurwa, nic nie widzę, czekaj. Ja też nie. Jest takie śmieszne. Pierdolę. Kurwa, nic nie widać. Kurwa, my tam nic nie widzimy. O kurwa. Ła, ja pierdolę. Tym się jeździć tu nie da. Dobra. A ja ci pokażę, jak to działa. Mięsień page up, sterowanie samochodem, drzwi.
My wjeżdżamy do środka, ty masz cały czas mięsień myszki na bagażniku i zamykasz tylko. Widzę. Daj próbuj. Spróbować. Nie, bo urwiecie! Kurwa. No i tak zamkniesz. Dobra. Tak no, zamkniesz, tak zamknę. Jak wjedziemy. Tylko zostawcie ją otwartą, no. Jedziemy po drugi, co? Bo jednym, kurwa, jeden z wolno jedzie w chuj, jak się jesteśmy w dwójkę. A pytanie, jak mamy się zgodować? Siedzieć i mięsień X w aucie, mięsień X w aucie, to wtedy tak kucacie. Ale to chujowo wygląda, patrz. Wejdź sobie z testu. Patrz, strunki głośniej, bo nie słychać. Dobra, to po prostu siedźcie, nie ruszaj się. Oni pomyślą, że my na dół zeskoczyliśmy wyskocznią. Jedziemy po drugi motor, nie? Tak, dawaj. Tam musicie dwa. Co to było, ty? Policja gdzieś. Co to jest? To na dole, syreny gdzieś latają pod tym, pod parkingiem. Wczoraj, bo ktoś mi tutaj pizdę. No jeżdżą tutaj. Pizzę muszę zamówić. Kurwa mać. Chciałbym się zadzwonić. Weź tam podjedź za nimi. Halo, co jest? Cera może? Gdzie? Nie. Gdzie kurwa, na parkingu? No. I chuj. Jedziemy po motor, nie? Jeszcze tak. Znaczy jedziemy, no to na partner zjedziemy tylko i bierzemy. Ty, no to czemu wziąć tego drugiego, żeby mi kurwa drogę zajechał? W sumie chuj mu w dupę. To może zadzwonić, żeby im zajechał drogę. Nie no, jedź! Zadzwonisz mu telefonem, szkoda czasu. Oni tu auto ogarną. No z parkingu swoje weźmie prywatne, będzie miał na wytłumaczenie. No, albo weźmie z prywatnym, ma na dół tylko zejść i elo. Ja tu jeszcze jedna? Weź swojego, bo ten jest mój wini. Dawaj! No bierz drugi. Jedź już pod bank, bo ja go muszę z góry wziąć, odebrać tego ziomka i tak, bo to potrwa, co na patykach ma tu napierdalać? Wiesz, no przecież my mamy 15, oni kurde. Mają 15 minut, kurwa, niech se idzie. No jedź już zakładników, kurwa, tamten ustaw, mówię ci. Ja pierdol. O kurwa, ale bym wyjebał. Orła.
No siema, chłopaki, jak tam dyskoteka? Ty no, powolut. Jest gitara. No i supo. Ej, daj mi chwilę pochodzić. Komu? Bo ja tu mam problem taki. No mi tu blondynowi dreadowi. Każdy niech sobie pochodzi. Pan tutaj odwiązuje pana od krat, też pan se zrobi kroczek. I pan też se zrobi kroczek. I pan też se zrobi. I panowie się ustawią. Pan znowu pod kraty, ja pana przywiążę. A panowie tu po dobrze, kolei. A można prosić dwie butelki wody? Przywiązuję. Kto wody potrzebuje? A jeszcze się najem, poczekaj. Tutaj. Dobra, pan już dziękuję jest, bardzo. Zaraz zwiąże nogi. Pana zakuwamy. Ty, to ja może do prawej pójdę tutaj, tak? Tak, podejdź, podejdź. Dobra. Syka la font, tak zwana. To ja se zajaram szluga, bo ona im przyjedzie w winie. O kurde, ej panowie, muszę się zamyślić. Dobra, dobra, spokojnie. Ty, tu są czujniki chyba na dym, wiesz? Wyjebane mam w czujniki. Alarm też jest, a jednak okradamy bank. No w sumie racja. Ty, nie wiem czy tą betę moją zamknąłem, tam z boku. Dobra, już chuj. A Adam to który był? Rabarbar? To jest w porządku! Elis rabarabarabara jest w porządku. Co tam? Dobra, jadę już, jestem blisko, no, nie? No, czekam. Oni wszystko, ja musiałem go poinstruować dokładnie. On ma pozwolenie na broń, to będzie do chaty nie musiał odwozić, kurwa, więc jest gitana, no, nie? No, no, no. Znaczy oni mają w razie, mieć co, on tam broń, za nami mają... i będzie im strzelał w plecy. Aha, bo to jest jeszcze inny, tak? No to... No nie, no dwóch tam jest, jeden ma pozwolenie na broń. Ten jeden, co otwiera klapę, będzie, kurwa, miał broń, a ten drugi, co będzie blokował wjazd, on wjedzie potem za nimi i będzie do nich pizgał w razie co. Ale w razie co, nie? Mhm. Bo jak się uda Janka spalić, no to wiesz, wyjebane, dobra, nie? Dobra, dobra. Dobra, ustawiam motor już. Jak się panowie czujecie? Ej, chodź na chwilę na słowo jeszcze. Ty, mordo, a może zmodyfikujemy to w taki no. sposób, że ten, który będzie miał siano, to wjedzie do przyczepki, a ten bez siana zeskoczy z wyskoczni i oni za tym bez siana się puszczą. No to słuchaj, ja polecę wierci, ty będziesz tutaj groził, ale siano, jak będziemy z nim jeszcze gadać, ja ci szybko włożę do plecaka. No tu dobra. Masz. I oni nawet jakby mieli się rozdzielić, to i tak polecą za tobą. Dobra. Znaczy polecą za mną, bo będą myśleć, że ja wiercie miałem hajs, nie? Wiesz, komarz, o co chodzi? Ta. Dobra, gitara, jeszcze wodę sobie zapiję. Dwa skuterki są, nie? Aha, i oni goście, zaznacz się już bank na tym. A kurwa, nie da się. Chodź przed bank, wyjdź, zaznacz już na nie, 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 nie. Bo w niego się chujowo wjeżdża. Nie zaznaczaj co? Sobie, bo siądą ci na motor i sprawdzą. A dobra, 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 dobra. To czy znaczy, czy nie miałem zaznaczonej? No to odznacz sobie. On... Czekaj, oni tam wszystko wiedzą. Przed jak od... Mamy im tylko zadzwonić, jak będziemy wychodzić z zakładnikami. Dobra, przed odjazdem się gotowy zaznaczysz. Tą furą, modnym Passatem nie zajeżdżał. Dobra, dobra, dobra. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłaś, skończysz wreszcie śnieć. Nie jesteś przystojny, mówię ci. Zaraz rozkurwię ci łeb. I wykonam telefon, nie? No.
Dobra, już idę kręcić bajerę, nie? Kręć bajerę. No tam, panowie, kto umie śpiewać? Ty, no ja umiem. Ja talentu nie kto umie ten... Kto mówił, że umie śpiewać? Plażowicz. Dawaj, Plażowicz, nas nie dogoniat. To kurwa jakiś chuj remontuje obok banku. Wiercą kurwa w ścianach. Ja pierdolę, słyszycie? Jeszcze pomyślę, że ktoś tu na bank napada, nie? Bo wiertła słychać. Ty kurwa, skończ tam wiercić! Hej, hej, majster, kurwa! Dobrze, dobrze, idę na górę. Czy obstrałem, że udar jakiś? Nie są kurwy. Nie są kurwy. Może nie przyjadą. Siemka, margaritę bym chciał, jeżeli masz to jeszcze. I dwa pomidorowe, dwa pomidorowe. Tak. I kartą zapłacę. Dzięki, pozdro, trzymaj się, do zobaczenia, hej. No? No i co, są te kurwiska, czy ich nie ma? No mruga coś, ty się. Ktoś udaru nie dostał czasami? Tutaj? Nie. Radio check tam na dole, słyszysz mnie? Radio check! Orzeł, jak mnie słychać? Dobrze, dobrze, orzeł. Dostał, zakładnik dostał. Halo panowie, oficer trzeciego stopnia, Craig Holt, numer oznaki Żuliet 02. Słucham waszych żądań, ilu macie zakładników, ilu was ze środku? Dobra. Albo ten, plażowi. Mamy dwóch udarowców. Dwóch udarowców? Jaki dowód na to? Taki, że dwóch sobie wyszło właśnie z banku. Jeden wyszedł z banku, a drugiego rozłożyłem na łopatki. Mam dowód. Dobra, to poproszę jakiś ten szybki, wiecie co. To, no nie wiem czy wrócą, ale no generalnie rzecz biorąc, no mówmy się, że no było ich czterech, nie? Dobra, dobra. Dobra, nieważne. Ile macie zakładniczych? Czterech. Mogę pochodzić trochę? Jakie są wasze żądania? Czterech, w tym i dwóch tutaj. W środku nas jest dwóch. Nasze żądania są proste, przejrzyste, z klasą, honorem, fair play. Zamieniam się w słuch. Zamieniam się w słuch. Tylko wasze też takie muszą być, czaisz? Bo jak będziecie chcieli w chuja, to się nie dogadamy. Fair play, co dalej? Dobra, za pierwszego zakładnika, tego udarowca, poprosimy wolny przejazd, fair play, dokładnie tak jak mówisz. Dobrze. Czyli nie ramujecie, no on już wyszedł sobie. Nie ramujecie, nie strzelacie. No i po prostu czysty, zwykły pościg. Kolegę właśnie wypuściłem, wychodzi z banku. Drugi zakładnik. Ja bym prosił, abyście usunęli z pościgu wszelkiego rodzaju helikoptery i motory. To będzie za drugiego zakładnika. Do pan na motory, no to niestety, ale jak się mam do pana zwracać? Tak mówię. Impotent Rage. Impotent Rage, panie Impotent Rage. Niestety, ale albo usuwamy helikopter, albo motory. Dobrze, to za drugiego zakładnika usuwasz helikopter, a za trzeciego motory. Dobrze, co za ostatniego? Muszę się zastanowić, pan da się wysrać, bo mnie przycisnęło i... Dobrze, Impotent Rage to do bazy jeszcze 340 sztabek. Panie, jeszcze 340. Wypuść jeszcze 340 sztabek. Nie, nie, nie. Wypuszczę go jak będzie. Wypuść jeszcze udarowca. Dobrze, udarowiec wypuść. Wychodź. Poszedł. Poszedł mi raz z buta, bo ci zaraz kopa zasadzę, skurwysynu ty. Poszedł. Dobra, już poszedł do was.
I potem daj pochodzić trochę. I teraz sobie zrobimy małą przerwę. Trzeciego wypuszczę, jak zostanie 100 sztabek do przerzucenia. Pana o tu odwiązuję na chwilę. Dobrze, tak zróbmy. Bo panie władzo, ostatnim zakładnikiem jest medyk. Jaki medyk? Proszę się przedstawić, doktorze. Simone Corleone poza służbą. Dobrze. Ostatnie żądanie jakie będzie? Szykuj 200 tysięcy. Nie no, 200 tysięcy to ale nie ale co, no medyka dużo. Mam ci odpierdolić? Kto panie, ci będzie dupę ratował? Panie Impotent Rage, 60. 60! No. 60, ty! Ej, orzeł, słyszałeś? Za medyka 60 tysięcy nam chce dać. A panu kto będzie dupę ratował, co? Jak odwalicie medyka? Ja mam jeszcze innych medyków. Dobrze, panie Impotent Rage, 70 tysięcy. Pójdźmy trochę w górę. Słabo! Niebiescy 300. Powiem ci tak, więcej niż 100 ci nie dam za niego. 80. Dobra, dasz mi 120 i jesteśmy dogadani. Spotkajmy się w połowie, 110. Dobra, pasuje. Może pan by coś zaśpiewał, co? Ja mam ci kurwa ostatnio śpiewać? Słyszałem, że jacyś funkcjonariusze śpiewali. Wy mi możecie zaśpiewać. Nie no, to za zakładnika. Dobra, wejdź tutaj do środka i mi pieniążki przynieś. To podejdź tu pod drzwi. Ty kurwa, mózg na loterii wygrałeś, czy co? Nie no, kolego, szanujmy się. Wejdź do środka, nie będę wychodził. No nie wejdę ci do środka. Przecież kurwa, nic ci nie zrobię, kuloodporne szyby tu są, człowieku. Chodź. Co ty taki nieufny jesteś? Matce też nie ufasz, jak ci obiad na stół stawia? Kurwa, chce mnie otruć! Weź sama zjedz, spróbuj najpierw, ej! Orzeł do bazy, 160 sztabek. 160 sztabek. Broń w dół. Nie celuję broń do nikogo, w dół, spokojnie. O, co pan jest? Podejdź tu do krat. Przekazuję torbę z pieniędzmi. No. I to mi się podoba. Zgadza się? Przelicz. Zgadza się, już sprawdzam. W samych setkach? Żeby nie było, że mi jakieś drobnicze tu wpierdoliłeś. Połowa jest w pięćdziesiątkach. A oznakowane? Oznakowane, legalne. Nielegalne, ty kurwa, halo! Ty! Zobacz, czy nie ma w tej torbie tego, otwórz przy niej obie torby. Jedną mi dał, nie ma na... Czy ta farba... Nie ma na wigę. Zobacz, czy ta farba nie chluśnie, zobacz, czy ta farba nie chluśnie, ta pułapka taka i panie władzo! Ja chcę oznakowane legalne banknoty, a nie kurwa brudne. Ty chyba oszalałeś dzisiaj. Ty w chuja walisz, czy co? Chyba nie widziałeś, jak kurwa odpierdalam blondynę, nie? Wypuść mi drugiego zakładnika. Nie. Zostawcie mnie. No, nie wiem. Ile sztabek zostało? 80. Wypuść poczekaj, ja mam pomysł, panie władzo. Przypierdolę sobie tabletkę, która spowoduje, że nie będę pamiętał ostatnich 5 minut i powiem, że pan mi nie dał tego hajsu. Co pan na to? No to niestety pogniewamy się i nie będzie czystego pościgu. Nie no, dobra, żartuję. Ile sztabek zostało? No, 60. Dobra, 60. Wypuszczam zakładnika. Blondynka wypije na buciku raz. Poszła mi, gadzino, do pana władzy. Idzie blondyna do was. Czekam na nią przy wyjściu. Zapraszam tutaj do mnie. Ty taka średnia ta blondyna, trochę.
Też na początku myślałem, że porucham, ale jak zobaczyłem później, to mówię, o nie. O kurwa. Ty, panie! Co, wychodzi... Wychodzicie? Panie, panie, żeby nie było, dwa motory liczą się jako auto, nie? A co ze mną, bo ja tutaj nadal jestem. Dwa motory jako wolny przejazd, się... nie? Jeden motor. Nie. Dobra. Jeden motor. Dobra. Nie świruj, pawianka. Się pogniewamy. Nie bądź żyła. Słuchaj. Nie spierdalamy aut. Jeden wolny przejazd wziąłeś. Kurwa, no i mam wziąć tabletkę, no. No, mam wziąć. Dobra, to słuchaj. Słuchaj, nieuważnie. Rozkuj go nie. Mogę zmienić, mogę to zmienić, czy za późno? Powtórz. Możecie mieć helikopter, ale chcę w zamian drugi wolny przejazd. No ale już za późno. Dobra! Dobra, nie ma problemu. Idziemy. Chodź, idziemy. Czekaj, bo tu coś, czekaj, w głowie muszę coś ten, wiesz, ogarnąć. Słuchaj, to jak jednym. Czekaj, na szybko, chodź na szybko. Czekaj na szybko. Jestem. Czekaj, ci dam. Ej. Ty, bo ja mogę jak coś polecieć, tym jednym zaryzykować, kurwa, nie wiem. Jak jest jeden wolny przejazd, to koną talanować, na pewno nie obu, kurwa. Nie, jedźmy razem, razem. Jednym? Dobra. I ty wyskoczysz, czekaj, może weź to siano i ty wskoczysz do ciężarówki, a ja wyskocznię, wykurwię motorem i będę uciekał. To się, no dobra. Jak to im zadzwonię, kurwa, jak to będzie wyglądać, nie? Żeby wiedzieli, że usiedziemy zaraz. Dobra, wychodzimy z zakładnikiem. To jeszcze mnie odkuj tutaj. Moją nogę. Zaraz, spokojnie. Zakładnik ma być rozkuty. Odwiązuję ci tutaj nóżkę, idziemy, chodź. To cały czas. Chodź, poczekaj. Za kolegą jeszcze. Idziemy, dawaj. No i co, wychodzisz czy nie? A! Uja walicie, bo moglibyście nam spokojnie dać jeden wolny za dwa, na dwa motory, ale jesteście parówy, to nie dajecie, zobaczymy. No bo przecież kurwa o cztery kółka chodziło, a to są dwa koła, dwa razy dwa koła, cztery, jedziemy dwa, dobra? Panie Krek, panie w porządku, to się dogadamy tak, dobra czy nie? Jeden został, nie jeden. Nie zajebali już motor. Dobra. Chodź, to znaczy? Ta, zaznacz. Pamiętasz, tu w prawo musisz wcześniej, nie? Tam trzymaj, na tym boj. Prosto jest na razie, nie? Tak. Czyli jak ta autostrada, ta teraz następna będzie w prawo, nie? Zatrzymaj się i zjedź na pobocze. Umyj dupę! Tu w prawo. Gdzie był wyskok? Kurwa, nie wyjdzie. No tutaj na prawo, panie kondensie. Wyzgamy do nich, wysiadamy czy wyskakujemy? Tak, dawaj. Jadę. Spierdalamy! Bierz winiego!
Przesadzam. Turwa. Nie będę uciekał, jak do mnie napierdalają z długiej broni, nie? Odjebałem Django, to mi się najbardziej podobało. Django dostał bułę, wystarczy. A to kogo ja odjebałem? Bango! No, panie ordynatorze, najpierw funkcjonariuszy, jeden leży za furą. Najpierw oficera za furą leży tam. Jasne. Z radiolką. Już to odpoluję. Pani kadetka, ale... O, panie dyku, tam leży jeszcze jeden. Kurwa, dobra, to... W klatę. Idę po coś do picia, zaraz będę. Do kogo ja? Dwóch psów odjebałem! Po co wam to było, gangsterzy? Kurde, te napady to... Po co wam to było, no? Wstałem w klatę. Legalną pracę byście się zabrali, nie? Trochę zawroty w głowie mam. Już nie ma, tam tylko są bandyci. Wstałem w prawy bark i nie mogę. Czy nie? Udo. Idę się jeszcze w klatę. Tym oto należy do Vincenzo Veloci. Ma numer rejestracyjny? Jak nie, to zaraz pod furą sprawdzę. Alisa Barbara, chyba. Czy ja oszalałem? Coś mi puka w głowie. Co? Myślę, że dam radę. Tak, proszę bardzo, niech pani wejdzie. A to jestem, czaty. Proszę chwilę poczekać, a tutaj zajmę się resztą. A to... Panie komendancie, panie policjancie, mogę tutaj opatrywać poszkodowanych? Tak, pan. Możesz. Ale ja też się tym zajmę tutaj. Tym drugim. Halo, dzień dobry. Pomogę panu wstać. Halo.
Jak tam się czuję? Zaraz pana opanuję. Pan jedzie stąd. Pan jedzie stąd. Dobra, dobra. Dobra, to jadę. Jak pan się czuje, panie? Pomocy. Pomagam panu wstać. Proszę bardzo. Zaraz pana opatrzę, tylko podniosę jeszcze kolegę. Halo, halo. Jak pan się czuje? Halo, słyszy mnie pan? Ramię, dobra, pan podwinie tutaj kurtkę, zobaczę co z tym ramieniem. Dobra, to pan zdejmie najlepiej. Zobaczę. Dobra, to ja odkażę, bo widzę, że to jest rana. Taka otwarta. Co z tymi zakładnikami? Tylko wjechać, tak? To czemu pan ma tutaj ranę poszło? Nie no, ale trochę przesada. M4 to powinny być na czarnym kodzie, a nie kurwa. Dobra, ja koleś już napierdala na każdym napadzie z M4 i kurwa, co widzę gościa, to kurwa wpierdala automat full i napierdala po wszystkim, co się kurwa rusza. Dobra, ja już zatymowałem tutaj krajów, to no strzelajne jak pan mówi. Dostał kulkę tutaj w ramię. To szpitalik bierzesz, nie? Tak, tak, już się udało. No strzelanina była jakaś. Tego nie wiem. Dobra. Tutaj. Nie wiem przy pana, dobra. A jak pan potrzebuje zabrać pana na szpital, to możemy pana wziąć. No kurde, trzeba będzie wyjąć to. Najlepiej pana wezmę tutaj pod siebie, pod ramię. Z medykiem też strzelał, że nie było. Siadaj, Nina, jedziemy z tą karetką. Jasne, oczywiście. Dobra. Jest miejsce tutaj w karetce z tyłu, to pan sobie wsiądzie. Okej. Okay. Się rozgość. Nie, już panu spróbuję. O. Mam wyjebane, ja mogę iść siedzieć, tylko chodzi o fan, bo jakby mieli pistolety, to byłyby jakieś szanse, jeszcze ta wojna mogłaby trwać, a tak to... Już chwileczkę. Jak pan komendant? Czekaj. O Jezus, dobra, wysiądę do pana. Zarąbał głową o kierownicę, kurde, tak mocno tam przywali. Może jakiś, nie wiem... Okład zimny, mam to wyjmę tutaj. Proszę? Jakaś noga mnie boli. Noga, dobra. Tam wsiądzie tam tutaj do tyłu. IMCA. To wszystko zrobimy na szpitalu. Oczywiście. Wyjebane mam. Będę też brał SMG i po prostu będę robił tak, że będą stali przed sklepem, upierdolę się na dachu z drugiej strony. Zaraz taki napad odjebie i im pokażę, że to nie ma w ogóle fanu. Dwie osoby będą w sklepie, ja stanę na dachu z drugiej strony ulicy i rozkurwię ich wszystkich po kolei z karabinu w plecy. Wszystkich po kolei. I też podejdę, zabiorę im długie broni i będę się cieszył. No, słabe. Jak pan się czuje tutaj w masce koło mnie? I zobaczycie, zrobię im taki przejazd i będzie płacz też. Dacie radę wszyscy tutaj pójść do szpitala, czy pomóc komuś? Dobra. Panie medyku, panie medyku! Za ile ten na zdjęcie gipsu? Bo tak czekam. Za chwileczkę widzi pan, mamy dużo poszkodowanych, to pan poczeka tutaj. Panie komendancie, mam wejść do środka, trzeba tutaj pilnować radiolek, żeby nikt nie ukradł, bo... Halo, halo, tutaj wysiądzie. Radę pan sam wysiąść? Dobra.
to tutaj do szpitala zapraszam na operację. Ja pochwalę, bo pani tam zastrzeliła, nawet jednego, jak się nie mylę. Tutaj zapraszam do dwójeczki. Kula masz? To tam do lekarza. To bardzo dobrze, gratuluję, tylko wie pani, no to szpitala już by nie było jak. Dobra, pan tu się położy, tutaj. Pan tu poczeka, pan nie może tam wejść. Proszę pana. Panie w masce. Hans. Panie medyku, przepraszam. Hans, to ty? Tak. Tam jest osoba, która mówi, że jest postrzelona w bark. Zabierzecie ją do tamtych sal, może? Mhm, oczywiście. O, tu nas dwóch jest. Pan sobie ją połknie. Na pewno drobdzielki za 25 złotych! Tak, panu wodę, pan sobie popije. Ej, co jest, kurwa, no alerta nie ma, czekajcie. Mordeczko, dziękuję ci za subika i dziękuję ci za 25 złotych. Na pewno drop alert, słuba się zepsuł, czy ja nie widziałem. Coś dalem słuba, jak odjebało. Jest 2 minuty temu i nie widzę na powtórce C 25 złotych. Czekajcie. Ej, coś się zjebało, nie ma alertu, dlatego właśnie, kurwa, i nie, usunął mi się alert i chuj. Dobra, przeżyjemy chwilę bez alertu. Mordeczko, ja ci dziękuję za subika, naprawdę kłaniam się nisko, na pewno drop. Witam cię w rodzince, cześć wariacie. Żółwiczek dla ciebie. A no, to otwarty. Mam nadzieję, że nie będziesz żałował pieniążków wydanych na subika i dziękuję ci jeszcze za 25 zł, mordo. Naprawdę jestem mega wdzięczny, dziękuję za wsparcie. Piąteczka dla ciebie. Przywitajmy ładnie nowego suba, na pewno drop i gruby jeszcze serduszkami, czesionami i wszystkim, czym mamy. Buli, ram, pam, pam, a, buli, ram, bam, bam. No, pan się cieszy, że ja w nogę nie dostał tej kuli. Słabo coś z tymi serduszkami, 900 osób i tak mało? No jak to tak, to tak, to postarajmy się chociaż tak teraz. Najlepiej to by pan wszystko chciał, żeby nie dostać kuli. Hans! O! No i to mi się podoba, od razu lepiej, no. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Zapraszam cię na pewno, drop, za to, że nie mam komunikatu, coś mi się zjebało, będę musiał alert od nowa ustawić. Ale w zamian za to proszę serduszka dla ciebie, mordo. Dobre te leki, dobre. A pan da mi do celi tak przeciwbólowe takie podobre, no. No coś tam nie musi być jakieś mocne, no ja twardy jestem, ale wie pan. Ja wolę tak, lubię tak. A może być taki przeciwtenbólowy, znieczuleniowy? Ja lubię, wie pan. Bo ja, wie pan.
pan co, ja tak lubię sobie wziąć na przykład 16 neperdoli, popić piwem, nie? I wtedy tak aż rągnie czuję. I wtedy wali się fajnie konia w celi. Wtedy się fajnie konia wali w celi. Oh. O, dziękuję, dziękuję. Dziękuję, pan jest wspaniały człowiek. Dobrze, to teraz? Nie to, teraz syropek? O, dobra, dziękuję. A gdzie to będą policjanty? Jak tu na nich czekać, proszę pana? Czy mam do nich iść? Dobra, dobra. Dobra, dobra, to poczekaj. Pominął go na pierdala. Zjebałem radiowozem. Na to, że ja pana nie słyszę. Halo, Rudy, co ty tak leżysz? Co się stało? No bo w nogę sobie rozjebałem w aucie. O kurwa, ty to ciamajda jesteś, czekaj. Zawsze bym chciał. Dobra, dobra, czekaj, to wyciągam igłę, mam tu jeszcze drugą, zezwykowaną. To, trzymaj tutaj, trzymaj neperdol. Masz, zażyj sobie, żeby cię nie bolało aż tak bardzo. Tutaj rana ci dezynfekuje. Dobrze, rana zdezynfekowana, uważaj. Zakładam nić na igłę i zaczynam. Pierwszy szewek, pyk. Drugi szewek, trzeci szewek, okej. Tutaj trzeba zawiązać. Teraz tylko dołożyć, przyłożę ci gazik, zawandażuję i będzie w osprawie. Te twardy chłopie jesteś. O, jest tu już? O, proszę bardzo, wszystko gotowe. To może pan tutaj się zająć podejrzanym, panie komendancie, a ja się zajmę tutaj resztą poszkodowanych. Co pan dzwoni? Halo, dzień dobry, okay. Słyszy mnie pan? Dzwonią. Halo, halo, panie kadecie. A to pani kadet, przepraszam, nie zauważyłem. Halo, proszę pana. A jak pani się czuje? Halo, halo. Halo, halo. O, halo, słyszy mnie pan? Co pan dostał? W nogę. Bark i but, to dobrze. Trzy kulki w jednej nodze, przekrojone. Pani sobie życzy. Mogę wrócić, kurde, aż bym miał się potać. Jedna kula wyszła na wylot, a dwie pozostały. Żeby pani potem wstała. Ja do narzędzia, proszę tylko poczekać. Dziękuję za dwójeczkę, mordo! Dobrze. Hansu, da się coś załatwić. Proszę zacisnąć zęby. Dobrze, więc proszę uważać. Biorę tutaj szczyptę. Pierwsza kula. A, wyszła. Ała! Bierzemy drugą, tutaj szukamy. Gdzieś ona tutaj jest. O, mam ją, wyciągam. A! Teraz tutaj panu wodą utlenioną dezynfekuję. Dobrze. Rana zostały zdezynfekowane. Dzięki. Proszę, tutaj teraz wyciągam igłę i nici. I będę szył panu te rany. Bo teraz groźnie przestępcy tutaj są. Pierwszy szewik. Drugi szewik, trzeci szewik, dobrze, pierwsza rana załatwiona. Zaraz już ją panu tutaj dawaj, bandażuję. Wejdźcie, rozjebcie, strzelajcie do nich. Już ze mną okej? Okay? Jeszcze dwie rany muszę panu zaszyć oraz zabandażować. Teraz druga rana, zaszywamy tutaj. Widzę, że pan jest dzielny. Pan gazuje jeszcze ZRZ, nieźle. Ja będę z panem rozmawiał, to może pan nie będzie tak bólu czuł. Ja już nie czuję bólu po tych pan nawet nie wiedział kiedy. Tak, tutaj. Oraz pyk! Trzeci szewek, dobrze. Druga rana zaszyta, już badanżujemy. Przekładamy tutaj gazę. Dobrze. No i została ostatnia rana postrzałowa. Szybciutko szyjemy, jeden szewek, drugi szewek.
Trzeci szewek. Tutaj bandażyk. O, tutaj opatrujemy pana. Dobrze, dobrze. Tak. Tutaj wszystko zawiązać do końca, żeby panu nie spadł ten opatrunek. Rudy, a ty co tak pilnujesz bardzo, jak pies na łańcuchu? Wypierdalaj do budy, poszedł. Dobrze. Jakby pan mógł... Ja niewinny jestem, ja niewinny jestem! Pozwólcie, nie jestem niewinny! Ja niewinny jestem! Panie, co ten rudy pies tak pilnuje mnie tu? Poszedł mi stąd. Do budy. No nie wiem, on tak ma... To ja panie... Jedziemy, panie Kręgosz. Dobrze, to jakby co, to proszę do łodzi. Poszedł mi rudy stąd. Nie gadam z rudymi. Pomóżcie mojemu koledze! Proszę bardzo, tutaj daję panu syropek. A to co, panie medyk? Dziękuję. Pan sobie wypije, jak będzie pana boleć. No i z mojej strony to wszystko. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Pomocy! Coś pomoże chodzić? Nie. Mogę. Ciebie nie opatrzę. Ciebie sami dobrze. Jak już wszystko, a jeszcze ten jeden, to ja się nie widzę. Halo, co się stało? Pobili go! Stój. No ja dojdę do radiowozu. Pana pobili, tego żółty? Tak. Na pustyni! Dobra, to widzę... To widzę, pan ma obitą mordę. Słomany nos już widzę. Leje się z pana krew. Tak bardzo dziękuję za interwencję. Dobra, Panie, celuję do tutaj pan sobie wtyknie takie specjalne stapery do nosa, żeby pochłaniały krew. Się leje cały czas. Jak już tak... No i my się chyba nie zmieścimy. Ała. Zajebałem głową, podam cię do sądu. Ała. Ja mogę państwu pomóc podrzucić karetkę. Tak, ja mogę jechać. Weźmy do karetki, bo tu jest za mało miejsca dla mnie. A tego oficera to ja może... I wanna know. Oh, I wanna know. Pani, jak pani ma na imię? Nina, jakie ładne imię. Wyciągaj z pojazdu. Daj paczkę. Dziękuję, nie mam problemu jak taki. Komendant, nie ładna podskoczyła. Dokumenty dawaj. Elis. Raba, dobra. Zabieram cię. Nie, będzie jeden szef. Z tego co wiem, będzie jeden szef, dwóch wiceszefów. Zabieram licencję. I później już dalej tam osoby takie bardziej odpowiedzialne. Nie wiem w sumie. Słucham. Where do you know? Panowie, ja mam pytanie. Ile było z tego napadu łącznie, bo nie pamiętam. Zapomniałem przeliczyć, ile tam było. Sami kurwa nie wiecie. Dobra. Pani tak ostrożnie, bo jak tu groźny przestępca by siedział, a ja jestem miły chłopak, no to wie pani. No. Podejdź do mnie. To dlaczego, jeżeli mówisz, że tak było, nie uciekłeś od razu z tamtego? No i tamten nie uszanował i słyszy pani, co się z nim stało, nie? Jak ty to zrobiłeś? Słucham? Tak, bo pana kolega chciał uciec. Ja teraz pana przeszukam. Ja bym był taki zły chłopak, a pani by nie miała. To nie za 120 lat, jak stąd wyjdę, tylko za 20 minut, myślę. Ale Spirito ma potrzebne wsparcie medyczne na komendę.
Tak, ja rozumiem. Nie mam pistoletu! Wyrzuciłem go w karetce! Ja nie sugeruję, że jestem przestępcą. Nie było mnie tam. Nic nie widziałam. Nie mam klamki! Nie mam klamki! Nie mam klamki! Przepraszam! Od dnia spokoju nie może być. Ale pani ładnie od tyłu wygląda. A od przodu to już nie? No jeszcze tak z bliska nie widziałem. Ja się... Ale to kto to do mnie, bo nie? Co tu się stało? Jak wiecie, co tu się stało? Nic wielkiego. Ła, mój nos. Kadetki, wyłączcie kamery. Dobra, to zajmę się żartem. O, ten spał wejdzie i będzie zgrywał kozaka. Głosik. No dawaj. Ale miał cię rozkuj, kozaku. Mi cię rozkuć? No i dawaj na koniec i soluwa, tylko daj mi się odwrócić. Nie, żarty słyszę. Ale słyszycie wrzutki głosik, nowa oficerka, nowa kadetka, taki słodki głosik, medalżeński taki. Kadetka nowa ta, słyszę właśnie. Oj, on chciał tego, tego. Spadino, a ja go rozjebałem ostatnio, słabo ci poszło, ja go rozjebałem ostatnio, jak leszcza. No Jacek, ała, moja głowa. Proszę szeptać. O, ładnie się bije, kurde. O, moja głowa. Ja mam zaślepki na w której dywizji służyłeś? Wszystko policji. Założyć tak ręce i niech pan stoi. No nic. Jakby pan pojechał w stronę policji z rękami do góry, to na pewno nic by się nie stało. Ładny ma cios. Dobra. Ale z nienacka, nie zabiłem. Funkcjonariusza policji. Podaj rączkę. 10 tysięcy dolarów grzywny. I pan wstaje. O, i proszę pan. Już. Ała! A, ty postrzeliłeś. Postrzelił kadet, czyli 20 lat i 10 tysięcy pieniędzy. Oni już wiedzą, będą pamiętali, że jak ja jestem za kratami, to nie wolno do krat podchodzić, bo jest buła od razu. Ja... Co mi obchodzi, że nie chcesz chcieć? Komendancie, pomóc mu wstać? Tak, zrobiłeś to i są nasze dowody. To pan uważa, weź na niego, celujcie. Celujcie na niego. Dobra. Pan pomogę wstać i szybko ucieknę, żeby pan nic nie zrobił. Pan dojdzie do siebie za chwileczkę po tej pałce, a mnie już nie wiem, czy dojdę. Kładę pana tutaj na ten stolik. Jakieś. I proszę pan. Nie, ten środki napadał na bank. Dobra, pan układa tutaj pani te teczki. Pani ładna, pani ładna. Co ona mnie bije? Co ona chciała zrobić? On czy mnie zamknął? Całe dziecko, całe dzieciństwo straci bez ojciec. Pani ładna, no. Pani się zlituje, to pan nie ma serca. A ta, chcesz kłamać czy nie? Dobra. Możecie nas wypuścić? Boli mnie głowa. Wysyłam cię ekspresem. Nie. Tak, zapraszam ordynatorzy. My jesteśmy chłopcy do Santoru. Każdy wie. Za daleko. Pani ładna, halo pani. Pan ma nie, no nie będę już za dymy robił. Ja nie jestem pani, tylko pan. Pan lepiej odejdzie od krat, bo mnie pan kusi. Ja? Czy kto? Nie, pan, no pan mi dał swój dowodzik. Dobra. A to ty mnie znasz, mistrz. Panie, mogę zadzwonić? Zobaczymy. No, ej, Wini! Ja poszukiwany, za to poszukiwany niby, ja poszukiwany, Wini. Kurwa. No co jest? Zadzwoń do czarnej maski i powiedz co i jak. Wiem. Ale nie mam telefonu, kurwa, bo mi nie dali. Mi też nie dali. Poproszę o telefon. Niestety panu nie przysługuje konwój, ponieważ dostałem 20 tysięcy oraz 10 tysięcy dolarów grzywny. Jak mu nie przysługuje konwój? Ten z maską? Mi... Ale on jedzie z nami, jak my mamy konwój, to on jedzie też za konwojem, no kurwa. Ale no, proszę pana, proszę to podejść. Kto tak powiedział? O, jaki ładny głos damski słyszę. Nie wiem jeszcze, dlatego proszę o dowód, by sprawdzić, kim pan jest. Musi ściągnąć lepiej tą maseczkę.
Ten trzeci tutaj jest spadlino pana Krety, nie jest on poszukiwany? Nie. To coś tam... Halo, pani, ładna. No słyszeć pani... Czyli dożywocie, tak? Dobrze powiem. Halo, halo? Proszę skończyć sranie. Nie przerywaj! Jest! O, czytały, o, daj gazetę! Ja panu powiem, o, chłopcy tak, z Los Santos grandzą! Idę podświeżać. Kurwa, ale macie KFC chujowe na tej wyspie. Siodło potrójnie gorące. Proszę pana, ja mogę powiedzieć na radiu, postarać się zmniejszyć panu karę, ale ja nie obiecuję, że cokolwiek to poradzi, bo to panowie w serwie zadają panu. Panie, i co ze mną będzie? No pani widzi po moich oczach, ja widzieć po pani oczach, że pani rada. Panie komendancie, ma... Ale co się stało? Bo nie czuję. Mam katar. Jestem dobra. Ja to popsikam trochę świeżacza. To jest grane. Musisz się pomożesz na tym, żeby gaz pieprzowy przynieść. O Jezu. Dobrze, może gaz pieprzowy od razu. W takim razie... Bo gaz pieprzowy, tak. Powiem panu tak. Ja dobrze. Teraz zapytam. Nie obiecuję, że coś skuram. Wie panu, ile pan grozi? Pan jest poszukiwany, wie pan. Ta za co? Mamie gacie ukradłem z domu, czy co? Wczoraj pan uciekł z konwoju. Co? Wie pan, że... Gdzie pan groziło 60 lat i 60 tysięcy. Nie podchodź pan tak blisko do krat. A co, on się... Zły mięsie. Ja bym chciała panu... Nie konwój, czy jest konwój. Ale... Ale to za chwilę, bo... Muszę jeszcze się... przespać. I mimo moich szczerych chęci... I dajcie mi zadzwonić najpierw! Panu zniżyć ze względu na to, że strzeli. No nie mam, nie daliście mi. Scenariusza do kadetki i trafiła ona do szpitala przez tutaj takie zdrowiecki wymiar kary dla pana. Do kogo ona nabija? Starałam się, no ale niestety... Ja rozumiem pana, ale to... Bracie, konwój potrzebny! Tata, już spoko, ja już tutaj na... Ja widziałem, jak was wprowadzali na komendę i mi Zak jeszcze wysłał SMS-a, jak w szpitalu byliście, więc ja już tu organizuję. Macie komplet 8? I z Waścikiem gadałem przed chwilą. Mamy 7 osób, dobry. Ale plan jest dobry. Będziemy was odbijać na samym początku autostrady, bo tam są te barierki, więc oni nie będą mogli z pasa zjechać. Trzema ciężarówkami zblokujemy wjazd i 3 szybkie samochody wjadą. No i kozak. Ja zbroją długą będę ich wypierdalał jak kaczki. No i pięknie, mordysko. Kurwa, pamiętajcie o tym, żeby zatrzymać więźniarkę, nie? Bo my najprawdopodobniej będziemy w więźniarce. No właśnie dlatego będą 3 ciężarówki. Tak, bo oni będą taranować, ale 3 ciężarówek takich dużych, jakichś tych Pepsi Cola nie będą w stanie staranować. No. Dobra, my za jakieś 5 minut ruszamy spod głównego. 5 minut na rozstawienie potrzebujemy, to 10 dobra, minut. Dobra. Przejść tak, żeby ten, w razie czego wpierdol jakiemuś... No już 3 najebałem. Coś, nie? No i to mi się podoba, tak mi się podoba, takie kupowanie czasu. No. Dobra. No dobra. Wini! Wini, bracie! Dokładnie. Wini, bracie! Co sprzedawać, jak ja nie wiem? Wini, bracie, słyszysz mnie? Słyszę. Jedziemy konwojem, mordo. Dzwoniłem właśnie. Ja nie strzelać do konwoju. Dobra, a pan mówił 60 na 60, na teraz koło setki. I dostać to pani. To jednak pan Rudego przyszedł. Oni podejdzie na słówko. To który mnie postrzelił? Pan w dupie był, ja, pan gówno widzi. Ja chciałem przeprosić. W tych okularach. Ciemno panie było, panie Grek, przecież panie Grek, co, a widzieliście pana na lotnisku. Myślałem, że jak to pan motoru nie mógł dogonić. Motorinką kuzyna jechałem, no to co? Pan za to dostanę jeszcze. Pewno, bo moje przyszło. Nie, co już przyznaję się do jazdy motorinką. To ja na biało przefarbuję. Ma, co pani a pan się musi teraz przyznać do tego, że panu uciekłem. Ja pana nie słyszę, bo co robi pani po służbie za 60 lat, jak wyjdę z zakrat? Dobra, a teraz tak, czy... Nie wiem, pani jeszcze kadet nie mam planów. Może nie jechać trochę w konwoju, będzie pani już ta stara, pani kadet. Nie? A dlaczego bo tam piasek, no, widzę piękny, wszystkim mi pani do tego czasu. Delikatna tam piach, a może piaskowy złapał, i tak dalej. A my tym konwoju pojedziemy, a ja z nią się umówiłem za 20 minut, a nie za 120 lat, więc żeby chociaż się przygotowała. A może teraz jakiś numerek, co tutaj mam firanki, za kraty zasunimy? A nie, jakiś niepoważnie się pan odsunie. O nie, jej, agresywna. Ale może masz kajdanki z futerkiem? Pani młoda taka.
Krek, powiedz mi tam tak takie szczerze, i tak. Lubisz kurwa małe dziewczynki? Kadetko, jak no to ci chodź, bierzesz taser? Ja się nie trafiasz. Ale rabarban. A może pan tego czarnego uspokoić, bo go zaraz ja uspokoję, tak jak ostatnio go uciszyłem. Czarny ma zeza, czarny ma zeza, czarny ma zeza, czarny ma zeza. Jak czarno sobie strzela tak rekreacyjnie mojego kolegi, to mnie to zaczyna irytować. Zaraz go kurwa wyjaśnię. Luzi, kadet, uspokój się, bo pierdol dostaniesz jak ostatnio. Kadet czarny, uspokój się. Spadino ci o. Kadet czarny, uspokój się, bo ci wpierdolę jak ostatnio. Spokój, kurwa, nie celuj mi do kolegi. Nie wiem, kurwa, asfalt jaki. Jak co? A to, czemu o tu po awansie dostał. Awans chyba dostał, pa. Nara. Jaki Pongo? Mam żonę. Pongo? Mateusz, to ty? Mateusz, mordo, to ty? Aleś się opalił, gdzie ty byłeś? Na Majorce. Dobra, pan, jaki Pongo? Zamknij pan dupa już, bo pan sobie grabisz, naprawdę. Zamknij pan dupa. Kurwa, co? Jakiego Jumbo Jetta? Jak ci teraz Bongo jak? Bongo jak? Dobrze, może ja panu wypiszę ten mandat, bo pan... Ej, a pokaż pan dowód, bo nie umie zrozumieć. Tyle razy z panu dostałeś. Kraty otworzyli. Zabierze pani ten idiota. No, panie, no. Nie, zabierze pani. Patrzcie ja tej, jakie jaja. Ostatnio na moją komendę skakał, a teraz mnie kurwa się wylegitymowałem go na jego komendzie. Ja cię pierdolę, nie? Dobrze, ja no. z nim porozmawiam. A jak ty mnie legitymujesz na mieście, to ja ci sam też daję, czy ty mi wyciągasz, no? Dobrze, proszę się odsunąć, Adam. Tak. No a zatem mi wpierdoliłeś, panu cwaniaczko, a teraz kurwa palisz, kurwa. Teraz palisz Jana, ty. Ostatnio. Właśnie! A nie kurwa mogę. Skargi nie złożę, bo nie jestem parowanie. Nie mogę chodzić. Ale kurwa, czy ja was kurwa znajdę o pojedynku. Nas nie dogonia! Nas nie dogonia! Tak, kurwa, tobie grożę. A z tej pani kadetko! Nie bije, kurwa, pani kadetko, pani da numer! Na z kuzynem. Tu, kurwa! Tak, też tepy, mówiłem, że cię wyjebie. Tak. To są dwie kadetki, przypominam. To dwa numery. Mówiłem już tepy, że dostaniesz. To za ta małpa. Dwa numery. Tak, kozak ze sprzętem, kurwa, kozak. Co za pizda, nie? Ze sprzętem to ty cwaniak jesteś. Jeden do mnie leciał, spałem na pizdę dostał. Dawaj, tu do mnie, kozaku, no. No do mnie ten tutaj, co już nie jest kadetem, dostał na pizdę ostatnio. A teraz z Cezerem już biega, bo obsrany. Uzbrojony musi być przy mnie. Taki kurwa z niego kozak jak z koziej dupy trąbka. Proszę pani, no pani da numer. Która? Obie. A mówił, w szok się wpierdolił, kurwa. I co? To chodź i pierdolę, pójdziesz na TL4, kurwa, bambusie jebany. Zasiłek dostaniesz może jakiś dla kurwa inwalidów po spotkaniu ze mną, co? Ta pałę wyciągnij, no. A kurwa spadł. Ze sprzętem to ty kozak jesteś, no. Tak, kurwa. Widzisz, mieć plastikową, kurwa, gumową, bo swoje nie ma. Ślepy, co, psałeś się? Ślepy! Ślepy, gdzie ślepy? A jeszcze raz ci wyjebia. Dzięki ty, kurwa, czasu kupiłem, teraz będziecie dojechani. Pani ładna, gdzie ten ślepy? Słucham? Pani ładna, gdzie być ten ślepy? Pani słyszeć o mnie prowokować cały czas, o mnie małpa wyzywać. Bo się bo ja cygan być. Powód dla panów. Ja być cygan, on o mnie małpa mówić, to on dostać twarz. Ty, ja pizzę no, zamówiłem, przyjechała i pół godziny przed policji, chatą czekała, odjebałem. Pan obrażony przez funkcjonariusza. No bo dobra, my w takim to palce obgryzamy. Kurwa, no jak z tym numerem, pani funkcjonariusz? Poczekaj kurwa z minutę, poczekaj z minutę kurwa. Dobrze, ja się pójdę. Poczekaj z minutę kurwa, se poleżę, muszę odpocząć. A chwilę. Pani... jasno skóra. Ja muszę z minutę poczekać, bo ja cię będę szykał podczas konwoju, zażygam cały konwój. Cały rajon będzie zażygany. Ostatnia cela, numerek telefonu poproszę. Nie chcę zażygać ciężarówki, nie? Dajcie trochę, mi się przestaje kręcić w głowie. Numer telefonu do pani dostałem? Nie bardzo. Znęcają on się nade mną. Zostawić cię wszystko widzieć. Zostawić, nic nie robić krzywda, wszystko widzieć. Ej, ty uważasz, Rabarbar, mordo! Pomóg! Ja uważam, że wyglądamy jak budowlańcy bardziej niż się. Co oni wam tam policjantki, robić? Ale to nie jest... Walą mnie prądem jeszcze ciągle, a... Bandyci. Bandyci jebani. Dobrze! Ja nie strzelasz policja, mówić już, że to nie do was. To nie, chyba nie możemy. Co się uspokój.
A ty co? Poczekaj. Jeszcze i maskę założyłeś teraz, tak? Ślepy. Myślę, że cię nie poznam. Śmierdzisz, kurwa, zapach wszędzie będziesz. Jebie na pół. Dobrze, Rabarbar! A czujesz, że od tych czarnych? Rabarbar, od tych czarnych tak jebie do składającym się majonezem, nie? Tak, tak. Tak. Musztarda z Lidla. Taka rozkładająca się, kurwa, tak. Jebie taki ocet, kurwa, się unosi. Pomogę panu, wstać, już. Spermy jelenia, kurwa. Wmasowanej w drzewo podczas kopalnego dnia. W lipcu. Proszę bardzo. Dobra, będziecie potrzebowali pomocy w konwoju? Pan podejdzie. Jeszcze raz. Dobrze być, już. Wszystko. Wini za dymę robi. Ła. Co ty, kurwa, jeszcze ja oderwam. Chodź, panie medyku. Zostaw mojego ziomka, ty! Odkuj mnie, to ci pokażę. Gdzie raki zimują. Eż ma... Z powrotem ci pomogę wstać. Czyli zgon, tak, panie medyku? Na kosnicy dzwonię. Dobrze, rąk się dobrze. O, jednak nie, dobra. Obrazuj się plecami do mnie. Ty, przyciemniany, po solarium, weź mnie, zabierz do wozu. Nie do wozu? Nie. Ty tu jeszcze poczekaj chwilkę. Proszę, będzie wsparcie medyka przy konwoju. Panie funkcjonariuszu. Chcesz drugą rundę? A, po złości, księżniczka zabrała mi telefon. Widzę. No czy lekko podpalany, medyka. Chcesz drugą rundę? A, pomoc przy konwoju będzie potrzebna, czy... Nie, widzę. Ale może później... Nie, no proszę pani, z taką ponią, bronią, to da pani ten numer. Możecie mieć... Ja zapamiętam, ja pani podyskuje. Ja banziorom nie daję numer. Jakim banziorom, jak kulturalny człowiek? Nie na służbie, niech się pan odezwie jak ten, jak wyjdzie pan z więzienia. Okej, okay, trzymam panią za słowo. Jakieś tweetka napiszę. Jasne, jak pani ma na imię, tak. Jeżeli można to wiedzieć. To sobie zapamiętam. O, Mikaela. Mikaela. Spadino z tej strony. O, miło mi bardzo. Mi również. Znaczy, szkoda, że jestem zakuty, ale... Siedzi za kratkami. Ale nie z mojej winy, wie pani? Siedzę tutaj, bo teraz dawałem pieniądze na dom dziecka, oni myślą, że okradłem dom dziecka. Pojebało im się. No, pięknie. No to adwokata trzeba. No właśnie, nie stać mnie. Ale pani ma tą lufę, ja pierdzielę. Fajna, nie? Tak, lubi pani... Pokażę ci moją lufę? Chowaj tego, kurwa, paruszczaka małego. Dobra. Serdelka. O. O. Ale fajnie. Halo, co trafiłeś? Mam robić? Ładnie, żeś trafił na okręć. Ty chyba masz winkla trochę, co? Czyż dostałeś? Dobra. Ja mam chłopaki, że... Cisza. Cisza. Kim ja mam jechać? Trzyma. Dobra, ja... Cześć, Padino. Co jesz? Padino, gdzie zaginął? Tu. Gdzie jest Padino? Gdzie jesteś? Robimy młyn od początku. Robimy młyn. Śpiewamy, mam kurwa, tym polski. Wiesz, kurwa, Mortyzo Santos, cały repertuar jedziemy. Dobra. Kurwy się muszą wszak wpierdolić, wiesz o co chodzi. Siądź i weź klucze. Ja patrzę. Pani blondynko. Albo nie, cały czas mi się nie chce śpiewać. Słucham. Chociaż będziemy do tego dojazdu, ze zjazdu z autostrady, co będą przy więzieniu nas odbijać, no. Dobra. Weź do tego traka. Jesteś zakuty, jakby, nie? A teraz was tam ci kajdanki i będziecie się zakłócić wszyscy. Zakłuję sobie. Brawo, główka pracuje za panie władzą. Wczoraj chyba pan był najebany. Tak, tylko jego wsadzić, Przemysł. Czy jak? Wsiadaj. A mogę ja go zakłuć? A kurwa. Znowu nic nie będę widział, jak będą chłopaki padać na mordę. Jesteście wszyscy zakłóci. Dobra. Spróbuj wejść z przodu. Panie komisarzu, słyszymy Londyna, pan! Podoba mi się twoja gira! Panie komendancie... Cio, spadino, cio. Panie kierowco, bo ja mi niewygodnie jest, niedobrze, będę wymiotował. Cio, lubię strzelać. O kurwa, to żygę na twojego kolegi.
Dobra, słyszą, to wam nie powiem, co chciałem powiedzieć, ale dobrze, że ta nowa kadetka się rozjebała i przynajmniej wiem, że nie mogę mówić, no. Pogadamy później. Tylko czemu ta kadetka nowa musi jechać, ona umie strzelać z tego, co słyszałem. Tylko nie żygaj, damy, jak coś, okej? Okay? Wiem, że nie chcę żygać, to był farmazon, żeby mi odpowiedział. Łyknął jak pelikan, kurwa, idealnie, nie? 9 bardzo głośno tu jest. Nic nie słyszę przez nich. Nic nie słyszę, o kurwa. Umyj dupę! Przypalony! 10-9, nic nie słychać, nie? Obydwoje krzyczą. Legion! To twój problem? Las Venturas też cię na nie? Londyna, podoba mi się twoja o nienawiści! Do tej drużyny! Wychowano nas i bez powodu, i bez przyczyny, krzyczymy dziś na cały świat. A Las Venturas kurwa, Las Venturas kurwa, Las Venturas starą kurwą jest. Oho. Las Venturas kurwa, te wy... nie, jak to tak to? Wsiadaj z samochodu. Co to chodzi? O kurwa, kadet chyba został w ryja z ciężarówki. Dobra, no to jedziemy. Aram zam zam, boli, ram zam zam, no dalej, co jest? Kurwa, co jest z nimi? Jeszcze jedno auto jedzie, uważaj, kadet.